of a feast, Jesus stood up and cried out, "If anybody's thirsty, let him come to me and drink." Że w ostatni dzień święta Jezus stał i zawołał, jeżeli ktoś z was jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. He who believes in me, as the scripture says, out of his heart will flow rivers of living water. Bo dlatego kto uwierzy, tak jak Pismo mówi, z jego wnętrza wypłyną, z jego serca wypłyną rzeki wody żywej. He went on to explain that he was talking about the Holy Spirit filling us like water. I później tłumaczył, że mówił na temat Ducha Świętego, który wypełni nas, jak John żywa woda. 4, Jesus mentioned living water as well. W czwartym rozdziale Ewangelii Jana Jezus ponownie mówi o żywej wodzie. One day he himself in his humanity was very thirsty. Któregoś dnia on sam jako człowiek był bardzo spragniony. Needed refreshment, so he went to Jacob's well. Potrzebował odświeżenia, dlatego udał się do studni Jakuba. And he met a woman there with a past. I spotkał tam kobietę, która miała przeszłość. A woman who was so shamed by her lifestyle. Kobietę, która była tak zawstydzona swoim stylem życia. She didn't come to the well when all the other women came in the early morning in the cool of the day. Że nie przychodziła do studni wcześnie rano, kiedy jeszcze było chłodno, kiedy inne kobiety przychodziły. When she came, she was by herself because she was probably filled with shame. Ale kiedy przychodziła, była sama, bo prawdopodobnie się wstydziła. Have you ever felt shame like that? Czy czuliście się kiedyś tak zawstydzeni? Shame from your sin? Zawstydzeni swoim grzechem? Well, this woman felt it deeply. Ta kobieta bardzo głęboko to odczuwała. And Jesus had a conversation with her, asking her for some water. Jezus zaczął z nią rozmawiać, prosząc ją o wodę. But he said, if you understood who I was, ale powiedział jej, gdybyś rozumiała, kim ja jestem, you would ask me to give you a drink. To poprosiłabyś mnie, abym ja dał ci. And I would have given you living water. A ja dałbym ci żywą wodę. The phrase living water is in the Bible over 100 times. I didn't realize that till recently. To określenie żywa woda w Biblii znajduje się ponad 100 razy. Living water. Żywa woda. I have a friend who made a statement that kind of rocked me a little bit. Mój przyjaciel kiedyś coś powiedział takiego, co trochę mną wstrząsnęło. He said one of water's unique qualities is that it has no shape. Powiedział, że jedną z wyjątkowych cech wody jest to, że ona nie ma kształtu. It only takes on the shape of its container. Przyjmuje jedynie kształt pojemnika. You know, I grew up in church. Wiecie, ja wychowałem się w kościele. Traditional, religious, it was a Presbyterian church. Tradycyjny, religijny, to był kościół prezbiteriański. I came from a family of preachers. I pochodzę z rodziny kaznodziejów. When we did the genealogy of my family, 10 out of the last 15 generations were pastors. Jak spojrzymy na genealogię mojej rodziny, to 10 z 15 ostatnich moich przodków to kaznodzieje. My grandfather and my great-grandfather were Methodist preachers. Mój dziadek, pradziadek i prapradziadek to byli kaznodzieje metodystyczni. My parents are both musicians and teachers, so they got involved in music in the church. Moi rodzice są muzykami i nauczycielami, więc byli zaangażowani w muzykę w kościele. But it was very traditional, very much about rituals. Ale to był bardzo tradycyjny kościół, skupiony na rytuałach. And I thought that the shape of water must be religion. Ja myślałem, że kształt wody to jest religia. I didn't know living water existed. Nie wiedziałem, że istniała żywa woda. I was a musician. Byłem muzykiem. But I rejected my parents' classical music. Ale odrzuciłem klasyczną muzykę moich rodziców. And I remember at 14, I grew my hair down below my shoulders. I pamiętam, mam 14 lat, do ramion. And I said, I want to be a rock and roll star. I stwierdziłem, ja będę gwiazdą rock and rolla. I had a little band, and we won all these awards and began to play all over. Miałem taki mały zespół, zaczęliśmy razem grać i nawet zdobywaliśmy różne nagrody. And one day I sat with my grandfather, who was retired Methodist pastor. I któregoś dnia usiadłem z moim dziadkiem, który był już emerytowanym pastorem metodystycznym. And I said, why would you choose to be a pastor? That just seems like the dullest job you could ever have. I mówię do niego, czemu ty się zdecydowałeś być pastorem? Że to jest jakaś najgorsza And I was really rebellious. I was like at most of my rebellion was at that age. Ja w tym czasie to był okres mojej największego buntu. And he began to talk to me about the call of God. I on zaczął mówić do mnie na temat powołania Bożego. And I felt something stirring in my heart, but I didn't know Jesus, and it scared me.
I ja poczułem coś w sercu, ale nie znałem Jezusa i to, co on mówił, mnie przeraziło. And I just felt this something and I just was upset about it. Ja coś poczułem, ale ja tylko to mnie w jakiś sposób zezłościło. And I kept saying, there's no way that I would ever be a pastor. I stwierdziłem, nie ma w ogóle szans, żebym kiedykolwiek został pastorem. A few months later I went to school and took an aptitude test. Aptitude test like what would you should be when you grow up. Mm-hmm. I potem jak za jakiś czas byłem w szkole i robiliśmy takie testy, które sprawdzały, w jaki zawód powinniśmy wybrać. And the guidance counselor called me in with the results. I doradca potem, kiedy przedstawiał mi wyniki, he said, I've never seen such a clear result in all of my years. I on mówi, przez wszystkie lata mojej pracy w życiu nie widziałem takiego wyraźnego wyniku. You should be one of three things. Powinieneś zostać jednym z trzech. You should be a lawyer. Prawnik. You should be a broadcast journalist. Powinieneś być dziennikarzem telewizyjnym. Or you should be a pastor. Albo pastorem. And I said, well, mark the last one off. I will never be a pastor. Ja mówię, to wykreś tego trzeciego i w życiu nie zostanę pastorem. How much college do I need for to be a lawyer? Ile potrzebuję studiów, żeby zostać prawnikiem? When he told me, I said, I don't want to be that either. Jak mi powiedział, stwierdziłem, okej, tym też nie chcę zostać. I said, so mark me down for journalism. Ja mówię, dobra, to zaznacz, że będę dziennikarzem. But I don't need college. I'm going to be a rock and roll star. Ale ja nie potrzebuję żadnego koledżu. Ja będę gwiazdą rocka. And this thing started bothering me. Ale to zaczęło mnie męczyć. I felt something. Coś czułem. So I decided that the only way I could get God. Now listen, I believed in God in my head, but I didn't know Jesus. Musicie zrozumieć. Ja w głowie wiedziałem, że jest Bóg, ale nie wierzyłem w Jezusa, nie znałem Jezusa. I believed in a concept of God. I was never an atheist or an agnostic. Ja wierzyłem w koncepcję Boga. Nigdy nie byłem ateistą czy agnostykiem. But I didn't know the God of the Bible. I didn't know Jesus. Ale nie znałem Boga Biblii, nie znałem Jezusa. The church I was raised in preached moral isms. Mój kościół, którego byłem częścią, głosił moralizmy. Love your neighbor. Kochaj bliźniego. Be kind to animals. Bądź miły dla zwierząt. Save the whales. Ratuj wieloryby. Life-changing revelation. To są takie objawienia, które zmieniają całe twoje życie. And so I decided that when I started feeling this something working in me about serving God, I decided if I could sin enough, he would have to leave me alone. Więc jak to coś dotyczące Jezusa zaczęło mnie tak męczyć, to zdecydowałem, że jeśli wystarczająco dużo będę grzeszył, to on mnie zostawi w spokoju. You can be a holy man if you got filth in your life, so I ran toward the filth. Mówię, no nie można być świętym człowiekiem, jak w życiu ma się pełno brudu, no to pobiegłem w kierunku brudu. When I was 17, I met a girl at school. Jak miałem 17 lat, w szkole poznałem dziewczynę. And she said, are you a Christian? I ona mówi, jesteś chrześcijaninem? I said, why? A mówię, a dlaczego? She said, 'cause I'm a Christian, I can only date Christians. Bo ja jestem chrześcijanką i mogę się spotykać tylko z chrześcijanami. I said, I'm a Christian. A ja mówię, tak, jestem chrześcijaninem. I said, I'll be whatever you want me to be, baby. Ja będę kimkolwiek chcesz, żebym był, kochanie. So we dated our in high school. Więc w szkole średniej się spotykaliśmy, chodziliśmy ze sobą. And then we were kind of on a roller coaster relationship. I ta relacja to był taki jeden wielki roller coaster. I was a horrible boyfriend. Ja byłem okropnym chłopakiem. Because I was trying so hard to push God away. Bo tak bardzo próbowałem odepchnąć Boga. Because I thought the call of God was going to be a bunch of rules and restrictions. Bo myślałem, że Boże powołanie to będą tylko reguły i ograniczenia. And then we were coming into, I was about 18, potem and it was New Year's Eve. Miałem jakieś 18 lat i to był Nowy Rok. I went to see my girlfriend. Poszedłem się spotkać z dziewczyną. Then I went out and partied with my friends all night. A potem poszedłem na całą nocną imprezę z kolegami. And that night I had a dream. I tej nocy miałem sen. And I saw like a silhouette that I understood was God. Zobaczyłem taką sylwetkę i ja rozumiałem, że to był Bóg. And this voice spoke to me and said, your girlfriend's pregnant. I ten głos powiedział do mnie, twoja dziewczyna jest w ciąży. If you'll marry her and give me your life, you'll have a son. Jeżeli ją poślubisz i oddasz mi swoje życie, będziesz miał syna, będziesz miał rodzinę. And I'll use your life for good things. I użyję twojego życia dla dobrych rzeczy. So the next morning I was hungover. Następnego dnia miałem kaca. And I called my girlfriend. I said, I had the craziest dream last night. I zadzwoniłem do dziewczyny, mówię, miałem bardzo szalony sen. She said, were you
high when you had the dream? A ty byłeś na haju, jak ci się to śniło? I said, of course, it was New Year's Eve. Oczywiście, no przecież Nowy Rok, tak? And she said, well, I'm not pregnant. Ona mówi, ale ja nie jestem w ciąży. Okay. Uff, całe szczęście. So we forgot completely about it and went on with life. Całkowicie o tym zapomnieliśmy i dalej żyliśmy. Till a couple of months later. Aż kilka miesięcy później. Completely forgot about the dream. Całkowicie zapomniałem o tym śnie. And she says to me, I might be pregnant. Mówi ona wtedy do mnie, ja chyba jestem w ciąży. So we went down to an abortion clinic. I udaliśmy się wtedy do kliniki aborcyjnej. In America, very common. Even back in 1980. Coś w Ameryce bardzo powszechnego nawet w latach 80. I was the only guy in the room. It was all women. Ja byłem jedynym facetem w pomieszczeniu. Tam były same kobiety. Some girls with their mothers. Dziewczyny, niektóre z matkami. Most people very much alone. Większość ludzi bardzo samotna. And I just found myself very sad. Ja poczułem się strasznie smutny. When my girlfriend came out from the examination for the free test. Kiedy moja dziewczyna wyszła z badania, to było darmowe badanie. She was crying and just held on to me. Ona płakała, przytuliła się do mnie. And I said to the nurse, she said, the nurse says she's pregnant. I wtedy pielęgniarka mówi, ona tak, ona jest w ciąży. And the nurse says, so we're going to do the abortion, right? I pielęgniarka mówi, to dokonamy aborcji, tak? And I said, yes. Ja powiedziałem, tak. If she wants it. Jeżeli ona tego chce. And a nurse came out and said, I'm sorry, that's the last abortion of the day. I wtedy wyszła pielęgniarka i powiedziała, przykro mi, ale na dzisiaj to już była ostatnia aborcja. You have to come back in two, three days. Musicie przyjść za 2-3 dni. So I said to the nurse, I want counseling. You want counseling. I want some counseling. I want some advice on what I of this ja is. Do tej pielęgniarki mówię, dobrze, ja potrzebuję pewnego poradnictwa. Chcę się dowiedzieć, co to wszystko jest. And she lied to my face. I ona skłamała mi prosto w oczy. She said, oh, the abortion is so much safer than having a baby. Ona mówiła, ale aborcja jest o tyle bezpieczniejsza niż posiadanie dziecka. I wish we could do it today. O, szkoda, że nie możemy zrobić tego dzisiaj. She said, I can tell you how to raise the money without your parents finding out. I mówi, ja mogę wam powiedzieć, jak zebrać na to pieniądze, żeby rodzice się o tym nie dowiedzieli. That was the counsel we got from the nurse. I to było poradnictwo, które otrzymaliśmy od pielęgniarki. We walked out the door. Wyszliśmy. And the dream came back to me. I ten sen do mnie wrócił. And I said, what was that dream again? Ja, co to było w tym śnie? I said, if that was really God. I mówię, jeżeli to naprawdę był Bóg. Then that's not a fetal tissue. To nie jest tylko jakaś komórka. That's our son. To jest nasz syn. That's a baby. To jest dziecko. I said, thank goodness we didn't get the abortion today. Całe szczęście, że dzisiaj nie mogliśmy się poddać aborcji. I said, that voice said to me that if I would marry you and give God my life, that we would have a son and we'd be blessed. Ja powiedziałem tym śnie. Bóg mi powiedział, że jeżeli ja cię poślubię, jeżeli dam ci dom, to wtedy on będzie mi błogosławił, jeśli ja oddam jemu życie. One of the hardest parts of that day was I went to tell my father. Jeden z najtrudniejszych momentów tego dnia to było, kiedy poszedłem powiedzieć to mojemu ojcu. And he was mowing the lawn. On wtedy kosił trawę. And I was sitting outside kind of letting him know I need to talk to you. Ja usiadłem tak starając się mu pokazać, muszę z tobą porozmawiać. And I remember this moment like it was yesterday. Ja pamiętam tę chwilę jakby to było wczoraj. That I knew once I tell my father I have to grow up and be a man. Że w momencie kiedy powiem to tacie, to będę musiał dorosnąć i stać się mężczyzną. We ended up getting married 6 weeks later. 6 tygodni później pobraliśmy się. We had a beautiful wedding at a church. Mieliśmy piękny ślub w kościele. But we held our shame in secret. Ale w ukryciu ciągle trzymaliśmy wstyd. 6 months after our wedding we had our son. 6 miesięcy po ślubie urodził się nasz syn. And during that time people would say, "Oh, you have a cute little baby." I w tym czasie ludzie mówili, "A macie piękne dziecko." How old is he? Ile ma? We say, "Oh, he's 6 months old." No, ma 6 miesięcy. "Oh, how long have you been married?" A jak długo jesteście po ślubie? We made up a different date every time. We've been married 2 years. Za każdym razem inną datę żeśmy podawali. A 2 lata, 3 lata. We just had so much shame. Ale było w nas tak wiele wstydu. And we carried this around. I wszędzie z tym wstydem chodziliśmy. I told my wife
After my bachelor party, I will never party again. Powiedziałem żonie, że po moim kawalerskim już nigdy więcej nie będę imprezował. But a few weeks later, my buddy, my best friend was in the military station in Germany and missed the wedding. Ale kilka tygodni później mój najlepszy kolega był w wojsku i on był w Niemczech, bo tam stacjonował i no nie było go na ślubie. And he came back for a visit and said, "Hey, I didn't get to take you out for your bachelor party. Let's go party at the beach." I on mówi: "No słuchaj, nie było mnie na twoim ślubie, nie mogłem być na twoim kawalerskim. Chodź, idziemy na plażę." I said, "Oh, I'm trying to be good now." A on mówi: "Ale ja teraz próbuję być dobry." Trying to grow up. Próbuję dorosnąć. He said, "But you must have something hidden away." Ale musisz mieć, wiesz, coś ukrytego. And I said, "Well, yeah, I saved something really good just for a special occasion." Ale no tak, tak, ukryłem coś naprawdę dobrego na taką szczególną okazję. And he said, "Grab it and let's go to the beach." On mówi: "Dobra, to weź to, idziemy na plażę." And I had hidden something underneath a filing cabinet, under the bottom of it, taped up. Ja tak pod szafką od tyłu, pod spodem przykleiłem coś. My wife was still sleeping and I was sneaking out to go to the beach. Moja żona jeszcze spała, a ja się wymykałem, żeby pójść na plażę. And when I pulled out this special baggie of something, jak wyciągnąłem ten szczególny woreczek czegoś, I turned around, odwróciłem się, and my wife was standing there. I moja żona tam stała. And it broke her heart. She began to cry. I to naprawdę złamało jej serce. Ona zaczęła płakać. She said, "What's behind your back?" Mówi: "Co masz za plecami?" "Oh, it's nothing." A nie, nic. "Just something I was saving. It's nothing." A coś takiego tam oszczędzałem. Nic takiego. I still went with my friend. Ciągle poszedłem z moim kolegą. And I remember feeling so guilty that day. I pamiętam, jak tego dnia czułem się potwornie winny. But God was not leaving me alone. Ale Bóg mnie nie chciał zostawić. But I was feeling so much shame. A jednocześnie czułem tyle wstydu. But this calling was still pulling me. Ale to powołanie ciągle mnie ciągnęło. And that night when I got home, my wife was crying and she said, "I made a mistake." I tego wieczora, kiedy wróciłem do domu, moja żona płakała i mówi: "Popełniłam błąd." You're not growing up. Ty nie dorastasz. We should just get a divorce. Powinniśmy się chyba rozwieść. And it broke my heart. I to złamało moje serce. And I got on my knees next to our bed and I asked forgiveness for her. Ja ukląkłem przy naszym łóżku i poprosiłem ją o przebaczenie. And I just cried out to God. I zacząłem wołać do Boga. God, if you're real. Boże, jeżeli jesteś prawdziwy. If this Jesus thing is real. Jeżeli to wszystko, sprawa z Jezusem jest prawdziwa. I've got to know it for myself. To ja muszę to poznać dla siebie. I've tried to change myself to be good enough and I can't do it. Próbowałem zmienić się sam z siebie i nie daję rady. But if you can take this mess that I'm in. Ale jeżeli możesz zabrać ten cały bałagan, w jakim tkwię. And do what you said. I zrobić to, co powiedziałeś. To bless my life. Żeby błogosławić moje życie. Then I say yes. To ja mówię tak. But I need to know that it's real. Ale muszę wiedzieć, że to jest prawdziwe. I refuse to play religious games. Ja już odmawiam grania w te religijne gierki. The next morning I woke up and I felt different. Następnego rana obudziłem się i czułem się inaczej. And I began to read the Bible, the New Testament. Zacząłem czytać Biblię, Nowy Testament. And over a few days something went from my head into my heart. I w ciągu kilku dni coś przeszło z mojego umysłu do mojego serca. From that moment I began to feel something good burning in my heart. I zacząłem czuć od tego momentu, jak coś dobrego płonie w moim sercu. You know, when I was coming up, if somebody said you felt the call of God, it meant you would either be a pastor, evangelist or missionary. Jak byłam młody, jak ktoś powiedział, że masz powołanie Boże, to znaczyło, że albo zostaniesz pastorem, albo ewangelistą, albo misjonarzem. I didn't understand about living water. Ja nie rozumiałem niczego na temat żywej wody. The woman at the well in John chapter 4, when she experienced this encounter with Jesus. Kobieta przy studni w 4 rozdziale Jana, kiedy ona doświadczyła spotkania z Jezusem tam przy studni. She immediately went into ministry. Ona natychmiast rozpoczęła służbę. Not as a pastor. Nie jako pastor. She just went back to the village that shamed her. Ona wróciła do wioski, która ją zawstydzała. And said, "Come see a man." I powiedziała: "Przyjdźcie, zobaczcie człowieka." Who told me everything I'd done. Który powiedział mi wszystko, co zrobiłam. And he loved me anyway. I mimo wszystko mnie kocha. And the Bible says the whole city was changed. I Biblia mówi, że całe miasto się zmieniło. Because of one woman. Z powodu jednej kobiety. With living water. Która miała żywą wodę.
My friends, ministry is not what I thought it was. Przyjaciele, służba to nie jest to, co ja myślałem. And ministry may not be what you think it is. I służba wcale nie musi być tym, co ty myślisz. You're called of God. Twoje powołanie you od Boga. Have a ministry wherever you work and wherever you live. Masz służbę, gdziekolwiek pracujesz, gdziekolwiek żyjesz. The call of God is on the special few. Powołanie nie jest dla szczególnych kilku. There's no super pastor. Nie ma super pastora. That solves the world's problems. Który rozwiązuje problemy świata. We are the body of Christ. My jesteśmy ciałem Chrystusa. And when that living water gets a hold of you. I kiedy ta żywa woda cię pochwyci. It'll take on the shape of whatever container you are. Przyjmie kształt pojemnika, jakim ty jesteś. Paul writes in the New Testament, you're a vessel of honor. Paweł pisze w Nowym Testamencie, że jesteś naczyniem do celów zaszczytnych. Let me tell you about my life. Powiem wam o moim życiu. Our son is now 41 years old. Nasz syn ma teraz 41 lat. Just a couple of weeks ago. Kilka tygodni temu skończył. He's a very well-known television producer, director for kingdom purposes. On jest dosyć znanym producentem telewizyjnym i działa dla królestwa. Right now he travels all over America helping churches set up live stream and television and technology. Teraz podróżuje po Stanach, pomagając kościołom rozwinąć tą służbę przez live streaming i media. He's serving God with all of his heart, but he doesn't preach. On służy Bogu całym sercem, ale nie głosi. He's an interpreter. Jest tłumaczem. Between technical people and pastors. Między ludźmi technicznymi a pastorami. Very often they speak two different languages. Bo bardzo często te dwie grupy mówią zupełnie innymi językami. Can we give it up for the technical people, możemy please? Zaklaskać dla naszych God bless you. Mediów. We also have a daughter who's 37. Mamy też córkę, która ma 37 lat. Our children both married young people they grew up within the church. O, nasze dzieci oboje ożenili się, wyszli za mąż za ludzi, z którymi dorastali w kościele. Our daughter-in-law is one of the top nurses in one of the hospitals in our community. Nasza synowa jest jedną z głównych pielęgniarek w jednym ze szpitali. And she started a Bible study where during COVID she started a Bible study for nurses. I ona w czasie COVID-u zaczęła studium biblijne dla pielęgniarek. My son-in-law was a young man that was growing up in our church that I began to pour into like a Timothy. Mój zięć był takim młodym człowiekiem, który dorastał u nas w kościele. Ja zacząłem przelewać w jego życie tak jak Paweł w Tymoteusza. He's traveled the world with me. On podróżował ze mną po świecie. And I was so happy when he and my daughter fell in love. Ja się bardzo cieszyłem, kiedy zakochał się moja córka i on się sobie zakochał. If I could have done an arranged marriage with my children, I would have picked the ones that they picked. Jak ja bym mógł aranżować małżeństwa moich dzieci, to wybrałbym ich takich małżonków, jakich mają. And I often think of that time when I was there to get the abortion. I często wracam do tego momentu, kiedy poszedłem tam, żeby poddać się aborcji. You see, the greatest things in life are not things. Bo wiecie, najlepsze rzeczy w życiu to nie rzeczy. Can I show you my treasures? Mogę wam pokazać moje skarby? Can you put that picture up, możemy please? To zdjęcie? You have that picture? There we go. This is my five grandchildren. To jest pięcioro moich wnuków. This is my favorite people. To są moi ulubieni ludzie. It just blows me away. I to mnie rozwala. That here I am in this blessed life. Że teraz żyję tym błogosławionym życiem. When I came to Poland a year and a half ago, it was my 75th country. Kiedy przyjechałem tutaj półtora roku temu, to był mój 75. kraj. To carry the gospel of Jesus Christ. Żeby nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa. My life has been, since the moment I surrendered, it's been a trajectory upward. Odkąd oddałem moje życie, to ono było na takim wznoszącym się locie. And even though we have valleys, ale chociaż mamy doliny, we all go through tough moments. Bo wszyscy przechodzimy przez trudne chwile. The past couple years has been crazy, hasn't it, for all of us? Ostatnie dwa lata dla nas wszystkich były szalone. But I want you to know that God who calls you is faithful. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg, który cię powołuje, jest wierny. The Bible says he will keep everything you've committed unto him against that day. On obiecuje, że wszystko, co jemu poddałeś, on zachowa. That he will perfect everything that concerns you. Że on sprawi, że wszystko, co ciebie boli, on to poprawi.
Wherever you are in your life right now, i gdziekolwiek jesteś teraz w swoim życiu, let God work through you. Pozwól, żeby przez ciebie działał. Because living water wants to flow through you into every crack and crevice. Dlatego, że żywa woda chce wypływać przez ciebie i wpływać w każde pęknięcie i każdą szczelinę. The living water of Jesus is in you, not just in pastors and leaders. Żywa woda Jezusa jest w tobie, nie tylko w pastorach i liderach. Stop fighting the calling because you don't understand it. Przestań walczyć z powołaniem, bo go nie rozumiesz. The greatest thing to be, the greatest place to be in God is a place of yes. Najlepsze miejsce w Bogu, w jakim możemy się znaleźć, to miejsce tak. I'll do whatever you want me to do. Zrobię cokolwiek chcesz, żebym zrobił. I'll go wherever you want me to go. Pójdę gdziekolwiek chcesz, żebym poszedł. I'll say whatever you want me to say. Powiem cokolwiek chcesz, żebym powiedział. Just be with me. Tylko bądź ze mną. And don't take your presence from me. I nie odbieraj mi swojej obecności. Would you bow your head and close your eyes? I want to pray for you right now. Czy możecie skłonić głowy i zamknąć oczy? I want to pray for those. Maybe you're watching online right now. O was, może oglądacie nas też right where you are, just put everything down for a moment. If you're at home or you're in a hotel room or something. Wherever you are. Gdziekolwiek jesteś. Just take a moment. Poświęć moment. And stop what you're doing. Zatrzymaj się, przestań robić to, co robisz. Maybe you never had a God dream. That's okay. Może nigdy nie miałeś takiego snu od Boga. I had a hard head. God had to deal with me in a special way. Ja miałem pokręconą głowę i Bóg musiał w szczególny sposób ze mną postąpić. But he loves you. Ale on cię kocha. And he knows your future. I on zna twoją przyszłość. And he has a purpose for your life. I on ma cel dla twojego życia. Destiny is real. Przeznaczenie jest rzeczywiste. Stop fighting it. Przestań z tym walczyć. Stop putting it into religious context. Przestań wkładać go w taki kontekst religijny. The church is not a building. Kościół to nie budynek. The church is a people filled with living water. Kościół to ludzie wypełnieni żywą wodą. And people around the world are thirsty. A ludzie na całym świecie są spragnieni. Like they've never been before. Jak nigdy wcześniej. If COVID has done anything positive, it's made people look for answers. Jeżeli COVID zrobił coś pozytywnego, to sprawił, że ludzie zaczynają szukać odpowiedzi. And those answers will only be found in Christ. Ale te odpowiedzi znajdziemy jedynie w Chrystusie. All over this place, w całym tym miejscu, wherever you are, gdziekolwiek jesteś. If you don't know Jesus Christ, jeżeli nie znasz Jezusa Chrystusa, or if you're playing religious games with him, albo grasz z nim w religijne gierki, this is the moment to just say yes. To jest moment, żeby powiedzieć tak. Maybe it's just like I did. Może to jest tak, jak ja zrobiłem. God, if you're real, Boże, jeżeli jesteś prawdziwy, show me. Pokaż mi. I want to know you. Chcę cię znać. Not just about you. Nie tylko wiedzieć o tobie. I want you in my life. Chcę cię w moim życiu. And I give my heart to you. I oddaję ci moje serce. If you'll pray that prayer, jeżeli pomodlisz się taką modlitwą, if you'll surrender your heart, jeżeli poddasz swoje serce, right now, teraz, respond to God. Odpowiedz Bogu. Don't wait. Nie czekaj. There's a story in the Bible of a fountain that once it got stirred up, the first one who jumped in received a miracle. Jest historia w Biblii o takiej sadzawce, gdzie kiedy poruszyła się woda, pierwsza osoba, która skoczyła, była uzdrawiana. I'm telling you, there's a fountain in the room right now. A ja wierzę, że tu w tym miejscu jest inne źródło. I ta woda jest poruszona. It's time for you to jump in. I jest czas, abyś ty wskoczył. In the name of Jesus, w imieniu Jezusa. I break every demonic force. Ja łamię wszelką moc demoniczną. We lay the axe to the root of the family trees. My przykładamy teraz siekierę do korzeni rodzinnych. Generational addictions be broken. Niech będą złamane uzależnienia pokoleniowe. Jesus, you are the healer. Jezu, ty jesteś uzdrowicielem. Come and set your people free. Przyjdź i uwolnij swój lud. Move in miracles. Działaj poprzez cuda. In this room. W tym pomieszczeniu. And then through these people. I przez tych ludzi. Let there be miracles every place we walk this week. Niech będą cuda w każdym miejscu, do którego w tym tygodniu się udamy. Let us carry living water. Sprawa, byśmy nosili żywą wodę. To everyone we come in contact with. Do każdego, dla każdego, z kim wejdziemy w relację. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Drogi kościele, z
zanim będziemy kontynuować, będziemy mieć uwielbienie, chciałbym zachęcić nas teraz do ofiarności. Chcemy teraz uwielbić Boga przez naszą hojność. To jest część naszego uwielbienia. Jako KDM w to wierzymy, żeby być hojnymi ludźmi, bo w ten sposób